Marcin Urbaniak, przewodniczący Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Zarządzie Powiatowym w Jeleniej Górze. W dniu dzisiejszym jest organizowany turniej wiedzy o pożarnictwie pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom. Odbywa się tu w szkole w mechaniku. Udział bierze 50 uczniów. Jest 30 pytań. Najlepsze osoby zostaną nagrodzone i będą przechodziły do dalszych eliminacji. Prawdę mówiąc, jest to ogólnie zabawa, ale to jest sprawdzenie wiedzy młodych osób, które po prostu są zaangażowane w straż pożarną, które posiadają bardzo dużą wiedzę i po prostu no, sprawdzenie, w jaki sposób ci młodzi po prostu będą pisali testy i będą sprawdzeni, czy ta wiedza jest na takim poziomie jak co roku, a wiem, że jest bardzo wysoki. Pytania są, prawdę mówiąc, zmieniane i poziom jest coraz większy, bo wiadomo, no, niektóre przepisy się nie zmieniają, natomiast pytania co roku są inaczej układane, inaczej po prostu też rocznikowo, bo jest podział na trzy grupy. Jest szkoła podstawowa, średnia i gimnazjum. I po prostu każda młodzież jest podzielona na grupy. No i czas tego konkursu odbywa się w ciągu godziny. Potem jest część ustna, czyli zadawanie pytań przez komisję. Jest z nami panowie z Państwowej Straży Pożarnej, pan Krzysztof Zakrzewski i pan Wojciech Gral. Jest prezes Zarządu Powiatowego, pan Waldemar Wojtaś, jako opiekun i jako przejął patronat pod tym konkursem. Jesteśmy już w trakcie, można powiedzieć, rozwoju tych drużyn. Powstała nowa komisja i ona dość dynamicznie przejęła ten temat, zaktualizowała stany, w ilu jednostkach, ile jest osób, no i prowadzimy działalność taką związaną z naborem do tych drużyn poprzez właśnie różnego rodzaju imprezy i między innymi o ten turniej wiedzy pożarniczej, na którym o młodzieżowych drużynach zawsze wspominamy. Przy każdej okazji na jakichkolwiek konkursów, które się odbywają na terenie powiatu jeleniogórskiego. Dzisiejszy konkurs jest jedną z eliminacji ogólnokrajowych, są eliminacje na szczeblu powiatowym i z chwilą, kiedy wyłonimy tutaj zwycięzców, zostaną oni zgłoszeni do eliminacji powiatowych, które już organizuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu. No, jeżeli im się uda również pokonać tamten szczebel, będą mogli wystartować na szczeblu już centralnym. Nagrody mamy przygotowane, które są ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze, no jak i również z ofiar, które wydatków, można powiedzieć, podatkowych, tych jednoprocentowych, które społeczeństwo przekazuje na działalność straży. I tu w tym momencie bardzo bym chciał zachęcić wszystkich tych, którzy chcieliby wspomóc nasz związek o przekazanie tego 1% na wskazaną straż działającą na ich terenie.